WZS na 9. Znam ten adres. Ja nie tylko znalazłam spadkobiercę. Ja załatwiam ich podpisy. Od dzisiaj ta kamienica należy do nas. Mamy tutaj akt własności. Proszę wpaść. Akt własności? To niemożliwe. Właściciele nie żyją od lat. No właśnie. Moja agencja, Olin Lidic Loft, znalazła ostatniego żyjącego właściciela, który zgodził się sprzedać nam tę ruinę. To nie ruina. To nasz dom. Nasz dom. Oczywiście, to jest państwa dom i dlatego my wychodzimy temu naprzeciw. Tak. Tutaj powstanie centrum innowacyjności. Gdy terapii masz za sobą, prześladuje cię poczucie winy, klątwy nad swym życiem, nie wytrzymasz dłużej, porzuć lewy brzeg i ruszaj do dzielnicy wróżek. Tu znajdzie ukojenie każda dusza, zbłąkana, tu przyjmuje na ulicy małej wróżka Oriana. Magia nocą się wydarza, w dzień nie będziesz sama, gdy koniec świata blisko. Jestem stalkerem. Mam na imię Kamil. Ale co ty robisz w naszej sypialni? Śledzę Adę dzień i noc. Na fejsie i w realu. Zatraciłem się. Przepraszam. Ale to ty nie... To przez tę pandemię. Nie rozumiesz, że Ada to jest postać, którą grabianka? Kamil, musisz odróżniać rzeczywistość od fikcji. No, no zwłaszcza teraz. A dajmy mu spokój. To jest zwykły psychofan. Nie jest groźny. Dziękuję, pani. Kocham panią. Nie damy się! Wspólnota! Nie jednostka! Wspólnota! Nie, ja wiem, że wy jesteście artystami, że jesteście rzemieślnikami, macie tutaj swoje pracownie, swoje warsztaty. Tak, dlatego najlepszy warsztat zostanie tutaj jako symbol dawnej Pragi i będzie mógł zostać częścią Centrum Innowacyjności. Ja chciałbym dopiero stworzyć biuro detektywistyczne Stalkers, tu, dla stalkerów i paparazzi. Pomoc w śledzeniu ukochanej, celebryty. Podglądactwo, podsłuchy.
To jest moja pracownia rzeźbiarska. Tutaj powstają figurki dzikich koni, dzikich niedźwiedzi, wilków. Henna potem sprzedaje to wszystko na bazarku. W moim studiu miksuję prawdziwe odgłosy zwierząt i tworzę z nich nowy gatunek muzyczny Animal Punk. Rozwiązać najbardziej niewiarygodne zagadki kryminalne Pragi. Zagadkę przerzutów organów przez nasze granice na Bazar Różyckiego, gdzie sprzedawane są niewiarygodnym kontrahentom. Dotrzeć do najbardziej nieprawdopodobnych relacji, słyszanych na bazarach, w przejściach podziemnych, na strychach. Fachu nauczył mnie mój dziadek, bieszczadzki rzeźbiarz. On swoje wyroby sprzedawał na straganach w Wetlinie Cisnej, u Strzykach Dolnych, Górnych. Dziadek był założycielem Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Tam zdobyłem kwalifikacje, które uprawniają mnie do tego, że mogę prowadzić warsztaty z drewnoterapii. A drewnoterapia uczy szacunku do wyrobów natury, cierpliwości do ludzi, do siebie, do życia. Bez oka fachowca, którego spojrzenie graniczy z obsesją, nie dotrzecie do sedna aury spowijającej Pragę. Właśnie nabyłem te kamienice i zastanawiam się, co zostawić, co wywalić. To zostaje. Zaraz. Ada, zakochana Warszawa, tak? To spotkanie, no. Jestem wielkim fanem, podziwiam pani kreację w serialu. Uważam, że dokładnie takich historii teraz potrzebujemy, pozytywnych. To wie pan, to jak pani... Pani tu mieszka? Przepraszam. Dzień przedstawię. Mariusz Wilczak, prezes Urbex Development. Mieszkam. Przelotnie. Pracuję nad rolą. Czy pan wie, że tutaj znajduje się ostatnia na świecie wypożyczalnia kaset wideo? Te dziwne kasety. Mhm. Dziwne filmy. Ekstra dykcja. Część 8. Aqua Blast. Be your own superhero. W cieniu pomarańczy. To jest ta druga część. W cieniu nawy główny. Inwazja klaunów. O! Ksawery na stanisku. Słuchaj, Ksawery, ekstra, że jesteś. Powiedz mi, kto robił te filmy? Świetne. A to mój tata. Inwazja klaunów, proszę bardzo. Opowiada o klaunach, którzy powstają z martwych i chcą odbudować Luna Park tutaj na Park Praski. Ty, no ale to jest gdzieś tam o mnie. Stary, to jest tak, że ja bym chciał dawać ludziom rozrywkę, a nie tylko szklane biurowce. Ja mam w ogóle teraz taki pomysł. Co by było, gdybyśmy wykorzystali ten film w naszej reklamie? Tak. Przepraszam bardzo, film niestety nie jest na sprzedaż. Ksawery, co ty gadasz? Ja cię zmarzę, sławię.
Możemy dać jego śmierć. Tak. Słuchaj, ja mam taką koncepcję, że weźmiemy wizerunek twojego ojca i wykorzystamy go w naszej kampanii. Bianka! I weźmiemy do tego Biankę. Nie. Połączymy jedno z drugim, wiesz, porządki, stare, nowe. Nie, ja przepraszam bardzo, Bianka na pewno nie będzie brała udziału w żadnej kampanii. Dlaczego decydujesz za mnie? W jakiej kampanii? Słuchaj, kampania, nie wiem, wymyślam teraz, nie? Ale będzie tak, że ty jesteś syreną i lata za tobą klaun. Ja bardzo przepraszam, Bianka nie będzie żadną syreną. Bianka, zbieraj się, idziemy na plan zdjęciowy naszego serialu Zakochana Warszawa. Xaver, jestem dorosła i sama będę podejmować swoje decyzje. Bianka, ci bardzo proszę, nie przy ludziach, naprawdę rób na. Xawery, znów próbujesz ingerować w moją karierę, ja na to nie pozwolę. Bianka, czy możemy to załatwić jak dorośli ludzie między sobą? Ksaw! Już. Nie dotykaj mnie! Zostaw. Warsztat i sobie rzeźbi niedźwiedzie, wilki, mieć raz sprzedaż. Ja to mam słuchać taki pomysł, że stoją w ramię i wchodzisz, dostajesz pierdol. Na zawołanie. No, no, płacisz. Bardzo lubię. Galeria. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim za udział w konkursie na startup. Dziękuję. Też dziękuję. Byliście naprawdę wspaniali. Także podziękujcie sami sobie. Brawo. To było naprawdę świetne. Naprawdę super. Słuchajcie, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, no jak dobrze. Jest trudno w dobie epidemii, że każdego dnia zmagacie się z przeciwnościami. Bardzo dobrze. Walczycie o przetrwanie, walczycie o byt na wolnym rynku. Politykiem. Dlatego z Wiką postanowiliśmy, że główna nagroda w naszym konkursie nie zostanie przyznana. Co? Ja oczywiście szanuję to, co robicie. Jesteście naprawdę świetni, interesujący, ale po prostu królik. To nie są pomysły na biznes. To się nie zmonetyzuje, rozumiecie? Nie zmonetyzuje się. Co to znaczy nie zmonetyzuje? Co pan tutaj gada? Ja wiem, co się monetyzuje, dlatego że ja zajmuję się monetyzacją od młodości. I dlatego jestem tu, gdzie jestem, a wy... Jesteście tu, gdzie jesteście. A co, to jest ale nie, to wcale nie jest o tym, że ja jestem lepszy, a wy gorszy, tylko nadzieję, chodzi o to, że ja wiem, co się zmonetyzuje, bo wiem, co podlega monetyzacji, a monetyzuje się to, co się monetyzuje. A nie monetyzuje się to, co się... Nie zmonetyzuje. Jednym słowem, kochani, musicie się stąd wynieść, bo w kamienicy powstanie Centrum Innowacyjności. Nie, to jest jakaś bzdura, to jest oszustwo. Zaraz. Skandal! Co? Gdzie? Nigdy się stąd nie wynosimy, słyszysz? Nigdy stąd nie wyjdziemy! Zamiast tańczyć, że...